Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomek Rozmus, smarttrader.pl, popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu i zapraszam na ostatnią już przed świętami Bożego Narodzenia analizę rynku. Dzieje się dużo na rynkach, więc najpierw chciałbym sprawdzić ostatnie analizy, które były zamieszczone na kanale YouTube, na stronie smarttrader i również na stronie facebookowej naszego firmowego profilu. Przede wszystkim zacznijmy od ostatniej analizy. Wyklikajmy sobie ją, 12 grudnia, aktualny kurs, prognoza euro, USD, eurofund, ropa, pszenica, soja, srebro, złoto, trakcja. Również o tym tutaj jedna z polskich spółek została wymieniona. I teraz tak, aktualny kurs euro, USD, rynek boczny ze względu na dolara, eurofund po korekcie, ruch wzrostowy, zaraz sobie to będziemy sprawdzać. Ropa widoczna, działalność dużych operatorów, rozpoznane elementy akumulacji i za chwileczkę również do tego się odniosę. Pszenica, wzrosty, soja, wzrosty, srebro, wzrosty, prognoza na złoto, wzrosty i trakcja również walor w bardzo mocnej fazie akumulacji. Chciałbym, żebyście zapamiętali euro, funt, euro, USD i również ropa, bo ona będzie kluczowa w tym nagraniu. Popatrzmy na wykresy w tym momencie i co tutaj widzimy. Eurofund, ruch boczny i rzeczywiście mamy od kilku tygodni ruch zupełnie boczny na tym walorze, natomiast bardzo dobrze rokuje euro USD, jeśli chodzi o wykres dzienny, mamy taką konsolę zupełnie boczną konsolę i w tym momencie obronę bardzo ważnego punktu. Ja bym się chciał skupić w pierwszej kolejności właśnie na... Zrobimy może wykres skonstruowany ze świec japońskich. W większości z was to zdecydowanie ułatwia sprawę. Może jeszcze zajrzymy na weekly. Popatrzmy. Widzimy, że doszło do obrony bardzo ważnego poziomu na wykresie tygodniowym i w tym momencie mamy przejęcie, było już kilkakrotne próby tutaj wybicia dołem, natomiast mamy w tym momencie przejęcie tej bessy, która z góry no, generowała bardzo dużo sprzedaży. Dokładnie wczoraj euro USD, chyba jeszcze może na tym wykresie i euro USD, sprawdzimy sobie wolumen. Okej, tutaj zaraz wrócimy. W tym momencie widzimy bardzo mocną aktywność dużych operatorów rynku. Poziom 1.1300 obroniony i ze względu właśnie na to, że indeks dolarowy zupełnie się w tym momencie obrócił. Popatrzmy jeszcze na indeks dolarowy. Proszę zwrócić uwagę, że po dojściu w okolice 98 ten indeks w tym momencie bardzo się męczy i coraz większa presja sprzedażowa. Teraz proszę zwrócić uwagę, że w dniu wczorajszym był zrobiony taki pin bar, natomiast dzisiaj mam już próbę wyrzucenia tego pin baru tutaj dołem. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, jak dochodziliśmy ostatnio do tych szczytów i widzimy sytuację uptrustową, jest to pewna forma dystrybucji w tym momencie, uptrust, czyli fałszywe wybicie, reakcja, no i w tym momencie powinniśmy mieć znaczną korektę tutaj na dolarze amerykańskim. Ja również włączę tutaj wolumen skumulowany na dolarze amerykańskim. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy wykres skonstruowany z wolumenu skumulowanego. Na dole widzimy duży wolumen, który przyszedł, pierwsza duża fala wyprzedażowa, która miała miejsce w sierpniu, natomiast ten rynek cały czas zachował, że tak powiem, ten ruch boczny, ten poziom 92-94, taki kluczowy. Wybiliśmy jeszcze jedną falę, bardzo mocną falę, kolejną, trzecią, no i w tym momencie od listopada, od połowy listopada mamy zupełnie ruch boczny z mocno widoczną tutaj presją
sprzedażową. Proszę zwrócić uwagę na działalność dużych graczy. Mamy wolumeny tutaj zaznaczone, jak dolar został wyprzedawany na 180-minutowym wykresie. Świetnie to widać. To jest kontrakt terminowy na dolara amerykańskiego, na dolar indeks. I widzimy, że rynek się męczy i mamy drugi tutaj co do wielkości, pierwszy w tym miejscu, a drugi co do wielkości wolumen wyprzedażowy. Także to są czynniki determinujące aktualnie obraz tego rynku jako taki mocno niedźwiedzi, z byczego zmieniamy na niedźwiedzi. To jest obraz takiej dystrybucji, tutaj można powiedzieć, przynajmniej częściowej realizacji zysku. Czy przebijemy ten poziom wsparcia lokalny, który tutaj widoczny, to jest pytanie, które pozostawiam bez odpowiedzi, natomiast widać, że część zysku została tutaj zrealizowana w pierwszym tygodniu listopada, natomiast druga część zysków bardzo mocno została zaksięgowana właśnie 17 na sesji między właśnie 14 a 17 grudnia. Dlatego wracając jakby na główny wykres, spodziewam się znacznego obniżenia tutaj kursu dolara amerykańskiego, tym samym euro USD, proszę zwrócić uwagę, ma bardzo dużą szansę w tym momencie na wyjście w kierunku tutaj północnym. Ja może powyłączam te wykresy, które są tutaj, żeby nam nie przeszkadzały, 180 minut, bardzo ładnie zaznaczony teraz ten wykres i ceny. I proszę zwrócić uwagę, ta podstawa powinna w tym momencie wyprowadzić ceny na euro USD gdzieś w okolice 1.1600. Także tutaj rozpoznaję w tym momencie duży range taki akumulacyjny z widoczną taką podstawą na 1.1270 w tych okolicach. Druga podstawa powyżej 1.13 i cel i 1.16 potencjalny z wybicia tutaj tego rangeu na razie bocznego. Także euro USD do góry. Euro funt, euro GBP. W ostatniej analizie mówiłem, że euro GBP, w ostatniej analizie mówiłem o dojściu po korekcie. Po korekcie ruchu wzrostowego para powinna wrócić do wzrostów, no i rzeczywiście wraca. Proszę zwrócić uwagę, mamy korektę tego wzrostu, tego ruchu całego wzrostowego, korektę i powinniśmy iść do celu wyznaczonego w okolicach 0,92. Zapraszam do oglądnięcia poprzedniego materiału wideo i tutaj ten cel powinien zostać osiągnięty. Także mamy w tym momencie do czynienia z reakumulacją na niższym poziomie cenowym w okolicach 0,900. Oczywiście wybicie tego zaneguje jakby całość. Tutaj przez kilka dni, przez kilka sesji, 12, 13, 14, 17, 18, teraz 19, dochodziło do absorpcji tej sprzedaży napływającej z góry. W tym momencie mamy w miarę dobre tutaj wybicie i również w miarę dobre wybicie, jeśli chodzi o wolumen. Bardzo ciekawa sytuacja jest w tym momencie na pozostałych parach, jak pszenicy, soi, srebrze, złocie. Ja już nie będę wracał do tych, akurat w tej analizie, do tych walorów. Natomiast chciałbym przestudiować jeszcze AUD USD. Również bardzo ciekawy układ. Proszę zwrócić uwagę na weekly. AUD USD. Czyli tygodniowy, widzimy, że mamy zatrzymanie w tym momencie tutaj na tygodniowym, wyłamanie tej linii trendu spadkowego. Jeżeli byśmy tutaj rozrysowali ruch boczny na daily, bardzo dobrze widoczny. No i w tym momencie docieramy do ważnego punktu wsparcia i stąd powinniśmy wybić w górę. Przynajmniej na chwilę obecną rynek robi wszystko, żeby tak się stało, dochodzi do wybicia tutaj dołem, jednak jest bardzo szybko na sesji 17 i 18, bardzo szybka reakcja też rynku. Tutaj oceniam, że jest to absorpcja tej sprzedaży napływającej z góry, rynek walczy, kupujący ze sprzedającymi walczą o ten poziom, natomiast zwycięsko, kto wyjdzie z tej walki i tutaj
wniesie ten wykres na 0,7205, powinniśmy otworzyć tutaj drogę do zdecydowanie wyższego poziomu w okolice 0,73, także bardzo ciekawa sytuacja na dolarze australijskim i tutaj rzeczywiście zaksięgowanie poziomu powyżej tego szczytu powinno otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Wówczas będziemy też mieli tutaj dobry ewentualnie stop. Także poprzednie analizy praktycznie w 100% sprawdzone. Dolar amerykański do Kanadyjczyka. Przepraszam, nie do Kanadyjczyka, tylko dolar amerykański do franka szwajcarskiego. Również na daily bardzo ciekawa sytuacja. Może weekly zaczniemy w pierwszej kolejności. Widzimy na przestrzeni kilku lat dwa bardzo ważne punkty. 1,00 i tutaj 0,95. I mniej więcej to jest, są takie średnie ceny, czy ten przedział wyznaczony, to jest przedział, w którym ten kurs od kilku lat traduje, czy znajduje się. Poproszę zwrócić uwagę na wykres dzienny. Po bardzo mocnym wyjściu do góry mamy tutaj księgowanie i markowanie dwóch sesji, pierwsza sesja, druga sesja, bardzo mocno spadkowa, która neguje tutaj wyższe ceny, ruch boczny. Tutaj była dosyć silna próba, tutaj zresztą doszło do sytuacji uptrustowej, czyli wybicie tej konsoli, fałszywe wybicie i w tym momencie rynek zrobił po raz kolejny nowy szczyt, który jest mniejszy od tego szczytu i wolumenowo dosyć mocno tutaj działają gracze. Popatrzmy na USD, frank szwajcarski. Proszę zwrócić uwagę na bardzo silną wyprzedaż, do której tutaj doszło. Na tej fali chwilę później jest reakcja wzrostowa. Niestety ceny tutaj, które rosły na bardzo silnym wolumenie, nie osiągnęły zamierzonego efektu, czyli nie obroniły tego poziomu, nie wybiły nowego nawet szczytu. Ten szczyt jest mniejszego rzędu. No i tutaj okazuje się, że ten zielony wolumen, czyli duży wysiłek, brak reakcji w cenie, rozczytujemy jako wolumen dystrybucyjny. No i ostatnie 60-minutówki wskazują właśnie na to, że ten wykres jest sprowadzany do parteru, czyli trwa tutaj w tym momencie mocny nacisk od strony sprzedających i spodziewam się powrotu przynajmniej do środka tego range'u franka szwajcarskiego. Także tutaj na umocnienie franka szwajcarskiego powinniśmy szukać pozycji. Kolejny walor, który jest bardzo, bardzo ciekawy, jest to ropa, dlatego że na ropie już kilkukrotnie wyznaczaliśmy poziom. Ostatnie zrobimy daily. Cena, o której mówiłem, cena wejścia to jest 48. Widoczna była akumulacja. Bardzo mocna działalność tutaj dużych operatorów rynku. Na zupełnie innym wykresie pokażę w tym momencie może tutaj CL, czyli kontrakt terminowy na wykres weekly. Proszę zwrócić uwagę, ktoś kto obserwuje nasze analizy to doskonale wie, że nasza strefa zakupu to 48, strefę żeśmy wyznaczyli zdecydowanie wcześniej, w tym momencie jest cena 46,76, rynek wczoraj na sesji znacznie głębiej tutaj schodzi. Na daily widzimy, jak wyglądało tutaj, jak działalność operatorów wyglądała przy zakresie ceny 50. Ceny nieobronione, wczorajsza sesja wyłamuje te poziomy, możemy mieć głębiej pogłębienie tutaj tego spadku, natomiast przy 48 zaczęliśmy budować już tutaj pozycję, jeżeli będzie nawet 42-41, będziemy dalej utrzymywać tą pozycję. Oczywiście tutaj osoby, które przychodzą na wtorki na rynkach, czy mają dostęp do wtorków na rynkach, doskonale wiedzą, jaki jest plan na ropę i budowania pozycji i również bardzo ciekawy w tym momencie jest ETF na ropę
US Oil USO, bardzo ciekawy walor, czyli inaczej mówiąc akcje na ropę, bardzo ciężko stracić, że tak powiem, w tym tradzie będzie można pieniądze. Generalnie to jest trade na, handlując akurat ETF-em, ryzyko straty jest bardzo małe, natomiast handlując na lewarze bardzo duże, w tym jest właśnie różnica. Natomiast tutaj również póki co na 60-minutowym wykresie tutaj wchodzimy w strefę zakupową, przynajmniej dla nas jest to cena atrakcyjna, jeśli chodzi o ropę. Spodziewam się w najbliższych tygodniach, no to już w nowym roku, powrotu powyżej ceny, powyżej $50 na ropie. I widać również bardzo silne wolumeny, które tutaj na tym rynku świadczą o dużym zaangażowaniu dużego kapitału. I jeszcze na sam koniec Bitcoin, BTC. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w dniu wczorajszym postawałem na Bitcoin Polska ciekawy materiał, również wyjaśniałem ten materiał, za chwileczkę wam pokażę. Analizę wykresu ręką BTC, także to jest ciekawa analiza, proszę zwrócić uwagę. Stopping volume to jest wykres złożony z ręką o wartości 50, czyli $50, każda kostka warta, i proszę zwrócić uwagę, schodzimy dokładnie 7 grudnia na przedziale 50-dolarowym, ultra wysoki wolumen od momentu wyłamania 6000 na Bitcoinie, ultra wysoki wolumen. Kolejny wolumen ultra wysoki przychodzi 14 grudnia. Proszę zwrócić uwagę, że następne poziomy niższe, co poziomy cenowe, były robione na zupełnie małym wolumenie, czyli jest tutaj utrata, ewidentna utrata podaży. Teraz rynek jeszcze raz zjeżdża do testów w okolicach poziomu 3150. Ultra wysoki wolumen, ale nie ma reakcji w cenie. Ultra wysoki, natomiast następna reakcja ceny jest zagranie do góry, czyli jest to wybrany wolumen. No i w tym momencie, wczoraj dokładnie, w momencie kiedy Bitcoin kosztował 3500, napisałem o tym, że spodziewam się wzrostu w okolice 3950, 4000. W tym momencie jest ten scenariusz realizowany, wzrosty, przynajmniej tutaj mówię o średnioterminowym zakresie czasu, w te okolice 3950, 4000. Także do tego poziomu spodziewam się tutaj zagrania właśnie na Bitcoinie. Z mojej strony to wszystko. Na pewno jeszcze usłyszymy się w tym roku na live'ach, na stronie facebookowej i na kanale YouTube. Także dziękuję wam za wysłanie tej analizy. Jeżeli wideo wam się podobało, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie, zostawcie jakiś komentarz. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!